chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. Dla, wiesz co, za to, co zrobił i pokazał, że wziął się za siebie i to, to za to mu się szacun należy, wiesz, bo to nie oszukujmy się, że... No, Szema, kurwa, to jest chłopak, który normalnie z charakterem. Dawaj, ciśniemy. Dobrze, Dominik Woźniak, ze mną Krystian Pudzianowski po zwycięskiej walce z Tomaszem Cikiem na MMA VIP 2. No, Krystian, patrząc na to, jak byłem ostatnio na Fenie i walczyłeś z Piotrkiem Szeligą, no to tam cucili cię z godzinę czasu, a tutaj jakbyś, kurczę, jakiś lekki sprincik zrobił. Słuchaj, to wszystko zasługa tego pana, co właśnie mi zdejmuje bandaże, ale to on mnie przygotowywał. Słuchaj, ja byłem tylko narzędziem, a wszystko kierował mną Anzor. To jest najlepszy człowiek w Polsce, w Europie, jak i nie na świecie, na zapas, od zapasów, także przygotował mnie do tego, harowałem na to pół roku. Także to, co było widać w załączonym obrazku, zrobiłem po prostu to założenie, które mi trener kazał. A jak nie słuchało się trenera, to się dostawało w czosnek. Tam już przy pierwszych uderzeniach już chyba gdzieś przyciąłeś Tomka pod okiem, tak mi się wydaje. Potem chyba doszło jeszcze rozcięcie gdzieś na głowie. No jak sędzia przerwał tą walkę, no to wyglądało to dość makabrycznie, bo Tomek był zalany cały krwią. Wiesz co, no tak, bo jak już go obaliłem, to po prostu zrobiłem sobie najpierw gardę, później taki był zamysł, żeby zrobić sobie półgardę, przejść. Jak już zrobiłem, wiedziałem w półgardzie, że już weszły takie trzy soczyste i zaczęła się krew, to wiedziałem, że już sobie po prostu trzeba przejść do dosiadu, bo już po prostu czułem w jego rękach, najpierw powolutku sobie sprawdzałem jego siłę, czy on będzie po prostu jeszcze próbował się zrywać do góry. Jak już poczułem, że po prostu opada sił, to zrobiłem pełen dosiad i trzeba skończyć tą walkę i nie będziemy się po prostu bawić w kotka i myszkę. Jak leżałeś na nim u góry, to widać było, że Tomek chciał je za wszelką cenę przetrzymać tą walkę. W ogóle czułeś to, że on gdzieś tam cię trzyma i nie możesz wyjść do góry? Nie, absolutnie nie, dlatego że nie trzymał mnie, dlatego że ja sobie ustabilizowałem pozycję, a później jak już był dosiad, to on już po prostu ręce miał w dole, jedną ręką sobie przytrzymywałem po prostu jego dłonie, drugą mu sadziłem po prostu sęki na głowę. Ja do niego nic nie mam, wymieniliśmy sobie parę uprzejmości w klatce. Teraz ja nie mam do niego nic prywatnie, powiemy sobie na ulicy cześć, cześć i to wszystko, on sobie idzie swoją drogą, ja idę sobie swoją drogą, szatoba, jeżeli mu takie życie odpowiada i to wszystko. Spodziewałeś się, że tak rozpocznie się ta walka, że on ruszy z impetem na ciebie? Tak, dokładnie, mieliśmy dwa warianty, albo stanie i go sparaliżuje, albo po prostu rzuci się i po prostu rzucił się i to była jego po prostu woda na młyn, trzeba go przepuścić raz, drugi i po prostu ja zrobiłem to, co mi trener założył i wiedział, co mam po prostu zrobić. Trudno, wiesz, no, nie ma czegoś takiego, pewnych rzeczy, nie, jak to mówię, musiałbym mieć konkretnego pecha, żeby się nadziać. Nie, chciałem pokazać wreszcie swoje jakieś umiejętności, te, które robię na WCA, dojeżdżają mnie chłopaki naprawdę z zawodowych grup, także ja zrobiłem, nawet się można powiedzieć, bardzo nie zmęczyłem. Fajne mieć to uczucie po raz pierwszy, bo to jest moja trzecia walka. Wyjść z ringu, powiedzieć coś, podziękować narożnikowi i wyjść o własnych siłach, bo dwa razy wychodziłem, praktycznie mnie wynosili. Teraz tak z perspektywy już końca tej walki, z perspektywy tego, jak tutaj siedzimy, czy ty nie żałujesz, że nie pobiłeś się z nim dłużej, na przykład w stójce? Nie, nie żałuję, dlatego że nieważne jak się walkę wygrywa, ważne, że walka jest wygrana. Jakbyś wygrał w stójce, to byś powiedział, a szkoda, że nie pokazałeś parteru. Jak wygrałeś w parterze, to każe, o ciekawe jakby było, jakby się bił w stójce. Nikt cię nie będzie rozliczał, w jakiej płaszczyźnie wygrałeś. Ważne, że wygrałeś, ja się z tego cieszę, jestem dumny, że wreszcie pokazałem to, czego mnie uczy Anzor na treningach, czyli pokazałem zapasy, grę parterową. Tomek opowiada różne zabawne rzeczy, anegdoty, różne ciekawe historie i ja chciałem zapytać, co powiedział ci po walce, bo tam chwilę rozmawialiście. Mordo, mordo, mówię, ale jesteś dzik i tak dalej, nie spodziewałem się. I to są jego słowa, on cały czas mordo, mordo i tak dalej. Pozytywny chłopak, wesoły i niech się tego trzyma i uważam, że do sportu mu będzie naprawdę daleko. No ja właśnie schodził z oktagonu, to chyba mówił, że after party w Zakopanem będzie, że już pewnie jest w drodze do Zakopanego. Jego sprawa, życzę mu jak najlepszej, udanej imprezy i żeby mu się rany wygoiły. Ważne, że mu się nic nie stało i to jest najważniejsze. Rozmawiałem tutaj
podczas tej gali ze zwycięzcą walki Taxi Złotową, który wygrał z Lwem. I on tutaj zaproponował taką walkę z tobą, gdzie ta walka miała się odbyć wstępnie na Fenie. Ale do tej walki nie doszło. I takie pytanie, czy ty byłbyś zainteresowany taką walką właśnie z Taxi Złotową? Jeżeli wszystko się będzie zgadzać i włodarze się dogadają i my się dogadamy, to czemu nie? No wiesz, ja już jestem też dziadkiem, także już powoli zbliżamy się do końca 40-letni. Ale jak domyślam, świat należy do odważnych, ale uwierz mi, że w kolejce czeka naprawdę wielu. Czemu nie? Ja nigdy nie odmówiłem. Ja nawet przy walce w marcowej, kiedy było na Fenie, ja się zgodziłem absolutnie. Taxi też się zgodził. To nie my odmówiliśmy walki na Fenie, to federacja po prostu, można powiedzieć, podeszła do tego amatorsko i nie chce już po prostu do tego wracać. Ja myślę, co będzie dalej. Teraz chcę po prostu zasłużenie sobie odpocząć, bo harowałem 5,5 miesiąca, bo mi przesuwali właśnie marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Powiedz mi szczerze, nie, 5,5 miesiąca w treningu dla mnie jest za dużo. 3 miesiące, tak, nie 5,5. Jestem zmęczony tym po prostu psychicznie. To kończąc ten wywiad, jeszcze chciałem cię zapytać o main event tej gali. Żurom kontra Antykofiden. Widziałem, że oglądałeś tą walkę. To była taka walka Dawida z Goliatem trochę. No i wygrał ten Dawid. Jak oceniasz w ogóle tą walkę? Wiesz co, no co, no to było, powiem ci tak, no Żurom nie wykorzystał swoich atutów, bo miał przewagę prawie 400 kg, a młody przytrzymał go, był zwinniejszy, większy tlen i po prostu uważam, że Żurom umarł, po prostu uważam, że źle rozegrał taktycznie tą walkę. Dobrze, Krystian, bardzo dziękuję w takim razie i słyszałem tutaj, że jednym z swoich marzeń jest teraz zjeść pizzę lub frytki, więc tego ci życzę i dziękuję bardzo. Widzimy się niebawem, dziękuję. Dzięki, hej, pozdrow. They wouldn't give me the answer, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom.